Cześć wszystkim. Dzisiaj na temat oczekiwanego tak naprawdę od dawna transferu. Michał Pol trafił do weszła dokładnie do weszło Travel eee, poinformował o tym Krzysiek Stanowski na Twitterze ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij że w dzwona dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik no właśnie widzimy tutaj zdjęcie informację którą wrzucił tutaj Krzysiek Stanowski na Twittera miło mi poinformować, że Weszło trawę, nawiązało współpracę z Michałem Polem i to on będzie przewodnikiem wycieczek VIP na niektórych naszych wyprawach. Zadebiutuje w tej roli przy okazji meczu FC Barcelona Real Madrid, gdy zajmie się częścią gości VIP, tak. Tak właśnie tutaj powiedział Krzysiek Stanowski. Wiemy tak o tym projekcie, tak naprawdę. Travel weszło travel, gdzie ludzie tutaj no, kibice mogą pojechać właśnie na taki mecz w formie ekskluzywnej, w formie właśnie VIP. Coś, co wcześniej praktycznie nie było spotykane, tak, no bo teraz praktycznie można jechać na mecz, no i być w tej loży. Znaczy chyba tam jest po prostu zaraz praktycznie za tutaj na, w pierwszych rzędach, tak, przy boisku, zaraz praktycznie za ławką rezerwowych, tak. No to naprawdę nie lada gratka, no ale też po prostu takie wycieczki wiadomo, co kosztują. No a mimo, mimo, mimo tego, tak, bardzo szybko praktycznie się one rozchodzą, rozchodzą się na pniu, a więc jednak jest transfer Michała Pola do weszła, ale weszło travel. Wiele osób tak naprawdę mówiło na ten temat i to się rzeczywiście zrealizowało, to rzeczywiście ma tutaj miejsce. Wiemy o tym, że ostatnio tutaj Michał Pol, tak, no, zakończył swoją przygodę z przeglądem sportowym, chociaż tam ma program na Liga Loka i Misja Futbol. No, ale teraz będzie przewodnikiem, tak? No, ale teraz praktycznie też od razu bardzo szybko znalazł zatrudnienie. Tak, Michał Polu już ma nową pracę, gdzie ma widok praktycznie bezpośrednio na stadion Nardowy. Zresztą możemy tutaj zobaczyć, tak? Michał Pol, który cieszy się ogromną popularnością na YouTubie No, rzecz nie bywa, tak? Tutaj mnóstwo wirali praktycznie powstało z nim, jak je pączki jak tutaj śpiewa, tak, przeróbki hip-hopowe i tak dalej. No, rzecz praktycznie tutaj nie bywała tak rzecz po prostu nie bywała jeśli chodzi właśnie o popularność Michała Pola, no ale rzeczywiście możemy tutaj zobaczyć tak Michał Pol prezentuje koszulkę Liverpoolu tak Liverpoolu także tutaj zadebiutuje w tej roli, w tej roli przy okazji meczu FC Barcelona Real Madrid tak wydaje mi się że to po prostu jest podwójna nominacja dla Michała Pola bo nie dość że może obejrzeć mecz po prostu na żywo to to jeszcze jest, jest tak bliska tak to jeszcze po prostu będzie miał możliwość tak naprawdę tutaj no, bycia gościem czy też gospodarzem na tej polskiej grupy w właśnie weszło Travel, tak weszło Travel no to jest projekt, o którym mówił praktycznie Krzysiek Stanowski od dawna, rzecz nie była niespotykana na polskim rynku, bo z reguły kibice jak organizują się, to organizują się tutaj prywatnie na wjazdy na mecze w autokary, w pociągi natomiast nie było takiej usługi żeby to było jakby w formie właśnie VIP, tak, zresztą przedstawiałem tę ofertę na swoim kanale możecie sobie zobaczyć w jednym z filmików kiedy mówiłem o tym, że właśnie weszło trawę, rusza, no i teraz będziemy mogli znowu zobaczyć tak, będziemy mogli znowu zobaczyć Michała Pola tym razem w innej roli, tak, ja jestem ciekawy czy się pojawią jakieś relacje na YouTubie właśnie z tych podróży, tak do, na mecz chociażby FC Barcelona kontra Real Madrid no a warto tak naprawdę pojechać na mecz FC Barcelony zobaczyć Messiego, tak, dla tych osób, które rzeczywiście jeszcze nie widziały Messiego, to rzeczywiście warto po prostu zobaczyć go praktycznie w akcji, tak, zobaczyć po prostu jak gra, jak tutaj gra Messi, tak jak gra właśnie Messi no ja przypomnę, że ostatnio Michał Pol robił live'a charytatywnego tak, gdzie włączył donate'y, no bo wcześniej nie miał tych donate'ów, no i praktycznie uzbierał 10 tysięcy złotych w jeden wieczór na pomoc pewnej dziewczynie tak, schorowanej, także naprawdę super akcja społeczna, charytatywna tutaj rzeczywiście no, Michał Pol widać, że no, wykorzystuje tą popularność, tak nie tylko jeśli chodzi o piłkę nożną, ale też w celach charytatywnych, tak? Pierwszy praktycznie live, pierwszy live z po prostu wprowadzeniem donatów, no i od razu tutaj live, na którym pomaga tak dziewczynie, no i można powiedzieć, że spektakularny sukces, no bo praktycznie tutaj kwota 10, ponad 10 tysięcy to chyba tam było nawet więcej, no a to mimo wszystko jest spektakularny sukces, tak, jeśli chodzi właśnie o tutaj. Michała Pola. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie na temat właśnie pomysłu Weszło Travel. Tak? Czy takie usługi brakowało na polskim rynku, czy też nie? Jestem ciekaw Waszej opinii, co właśnie na ten temat sądzicie. No, na pewno to jest coś innego, tak? No, to jest coś innego niż je, 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 wycieczka tak naprawdę z całą grupą kibiców tak zorganizowana. Zresztą, no, na takie mecze FC Barcona, czy też Real Madrid kontra Real Madryt, no to wiadomo, że też jest ograniczona praktycznie liczba tych biletów. Bardzo szybko takie mecze to są klasyki one się rozchodzą, no a to jest rzecz nie bywa tak naprawdę takie mecze to są rzeczą nie rada gratką, tak, dla kibiców. Przede wszystkim ta osoba, która kupuje taki bilet, to nie musi się niczym martwić, tak, bo tam jest jeszcze nocleg w hotelu, no już nie chcę mówić, tak, czy, czy gwiazdkowym, czy pięciogwiazdkowym, przelot po prostu, więc cały pakiet praktycznie jest w tym zapewniony, więc taka osoba praktycznie nie musi się o nic, o nic martwić, tak, praktycznie wszystko ma zapewnione w tym, Tutaj jednym, tak, w, w, w cenie, po prostu zakupu za tą wycieczkę. No, niektórzy wykupują wycieczki za granicę do ciepłych krajów, all inclusive na przykład, tak, czy wykupują wycieczki gdzieś na jakieś da, dalekie, po prostu wyspy, do naprawdę na bardzo odległe, tak, gdzie mało tak naprawdę turystów wyjeżdża. No, a są też wycieczki, czy też turystyka, jest też po prostu turystyka tutaj sportowa, piłkarska, tak, rzeczywiście można pojechać na ten na tym najwyższym poziomie. No, na przykład ludzie, którzy mają firmy, biznesmeni prowadzą firmy, tak, no to na pewno jest to wygodnie zapłacić taką sumę i mieć święty spokój, praktycznie wszystko zapewnione, zarezerwowane, pokazane. Tam chyba też było, jest zwiedzanie, tak, w, w tej cenie muzeum, tak, właśnie, no, w zależności od tego, na kim to będzie stadion, jakiego klubu, ale też jest możliwość właśnie zwiedzania, także, no, naprawdę bardzo atrakcyjne, bardzo atrakcyjne po prostu, tak, wycieczka, czy po prostu bardzo atrakcyjne atrakcyjna oferta, można w ten sposób powiedzieć, no bo zwykły kibic musiałby tak, nawet gdyby chciał na zwykły mecz ligowy, a tu mamy przecież klasyk, musiałby zarezerwować samolot, musiałby zarezerwować bilety, musiałby wszystko praktycznie dograć w terminie, w czasie, tak, a tu jest praktycznie wszystko komfortowo zrobione, tak, czyli Michał Pol transfer do weszło travel, tak, była też taka informacja po tym właśnie, jak Michał Pol stracił pracę, bo pojawił się w, w WESZŁO. Czy tutaj chyba po prostu się go pytał Roman Kołtoń, tak, czy on będzie po prostu pracownikiem WESZŁO. Natomiast Michał Pol powiedział bardzo tutaj enigmatycznie, tak, że no, tutaj nic nie zdradza, nic nie mówi, jeśli chodzi o plany na przyszłość. Teraz już wiemy praktycznie, że będzie po prostu tutaj tak gospodarzem na tych, na tych wycieczkach VIP na właśnie niektórych naszych wyprawach. Pytanie jest takie, tak, na jaki tak naprawdę wyprawa, na jakich trasach można tutaj będzie zobaczyć, no, Michał Poltu ma koszulkę Liverpool, czy zatem będzie można go zobaczyć na meczu, właśnie na Anfield, na meczu Liverpoolu, no to zobaczymy, to się okaże, tak. Napiszcie w komentarzu, czy byście korzystali z takiej możliwości, tak, właśnie podróży, nawet gdyby ona była tutaj, tak, zdecydowanie tańsza, no bo wiadomo, nie każdy kibic będzie mógł sobie na to pozwolić, jestem ciekaw, czy byście właśnie korzystali z takiej możliwości, czy też nie, czy wolicie, wolicie oglądać tak naprawdę mecze przed telewizorem? No, ale to chodzi o magię, tak? Magię praktycznie stadionu, żeby obejrzeć ten mecz na żywo, obejrzeć po prostu praktycznie ten spektakl. No, Messiego, jeszcze najlepsze były praktycznie mecze w, w, w te, wtedy, kiedy był Messi w Barcelonie, no dalej jest tak i Ronaldo był w Realu, to były praktycznie klasyki jeszcze większe, tak? No, bo można było te dwie gwiazdy zobaczyć. No, ale przecież są też mecze tutaj Ligi Mistrzów, tak? To też może się zdarzyć tak, że praktycznie Barcelona. Spotka się z Juventusem, i rzeczywiście te dwie drużyny będą grać przeciwko sobie. I znów spotka się praktycznie Messi z Cristiano. Ronaldo, tak, Messi z Cristiano Ronaldo. No, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, napisz też w komentarzu, co na ten temat sądzisz, co na ten temat myślisz, czy rzeczywiście tutaj Michał Pol, jakie kierunki przede wszystkim Michał Pol powinien obrać, tak? No, Michał Polskor, jako jest gospodarzem programu La Liga Loka, no to wiadomo, że tutaj Barcelona i Real Madryt to jest świetny tak naprawdę kierunek. No, nie wiadomo tak naprawdę, kim kibicem jest, tak, czy jest zagorzałym kibicem Liverpoolu, to wtedy tutaj może to też powinien być kierunek właśnie, jeśli chodzi o, jeśli chodzi właśnie o Liverpool, tak, i mecze w, w tam, ale to chyba będą mecze na początku, jeśli chodzi o te pierwsze mecze weszło Travel, to będą mecze na Liga hiszpańską, tak? Na te właśnie klasyki z tego co się orientuje. To wszystko. Na dzisiaj. Pozdrawiam, stawcie suba. Cześć.